Oto jesteśmy w Atlancie na Mercedes-Benz Stadium. Dziękujemy, że zechcieli Państwo dołączyć i zapraszamy na nadchodzące spotkanie. Mecz skomentuje dla Państwa duet Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapinamy pasy i lecimy, proszę Państwa. Jeśli osiągną korzystny rezultat, będą mogli świętować dziś awans. Drużyna Spartans zagra z Trojans. Jedno zwycięstwo, tyle dzieli ich od promocji. Pytanie, czy przeciwnicy im na to pozwolą? Myślę, że zrobią wszystko, aby pokrzyżować im plany. Dlatego recepta na sukces jest prosta. Walka i pełne zaangażowanie. Strzela Garincza. Jest! Piłka w siatce! Na tę chwilę zapewniają sobie awans. Co za radość! To ogromnie ważne trafienie. Zresztą wystarczy popatrzeć na ich kibiców. Oni to wiedzą i świętują. Prowadzą zatem 1-0. Garincza. Strzela Garincza. I nie może teraz zapisać sobie w tym spotkaniu drugiego trafienia. Było blisko, ale ostatecznie musi wciąż szukać swojego drugiego gola. Może następnym razem. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Bardzo ładny jubileusz tego zawodnika. Rozegra dzisiaj w barwach tego klubu swój setny mecz. I zapisze się w klubowej historii. Oby chlubnie. Sędzia gwiżdże. Wolny z tej pozycji będzie groźny. Brawo! To się nazywa ostatnia linia obrony. I De Bruyne przy piłce. De Bruyne strzela! Gol! Co za strzał! Co za bramka! Niesamowicie zrobił to De Bruyne. Wzorowo! Mamy wynik remisowy. 1-1. Odbiór jak z podręcznika. Brawo! Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Co teraz zrobił Alisson? Jak doszedł do tej piłki? To niesamowite! Nic z tego nie będzie. Po szansie. Opłaciło się przycisnąć. Co teraz? Joe Gomez. A teraz uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Dalej są przy piłce, nie ma więc gwizdka. Korzyść. Odegaard. Rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę. Uwaga, szansa na prowadzenie. Obrońca zatrzymuje akcję rywala świetnym wejściem. Rusza do przodu skrzydłem. Ma sporo przestrzeni. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Ale korzyść była na tyle iluzoryczna, że sędzia ostatecznie cofa akcję. Będzie rzut wolny. Piłka oddana rywalom. De Bruyne teraz ma komu podać. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego voleja. I teraz Garincza. I obrona teraz ograna. Najspokojniej w świecie zatrzymuje tę piłkę. W ostatnich 15 minutach gra przebiega pod dyktando miejscowy. Mimo wciąż utrzymującego się remisu da się zauważyć, że to zawodnikom tej drużyny bardziej zależy na strzeleniu gola, który dałby im prowadzenie. Neymar! Jeszcze mogą szukać dobitki. Ach, proszę! Ależ dobra była teraz ta interwencja. Schweinsteiger teraz. Declan Rice.
Celne, prostopadłe zagranie. Nie tym razem, proszę Państwa. Sędzia gwiżdże spalonego. No, szybciej trzeba było to zagrać. Na co tu czekać, Tomku? Ale pochwalmy chociaż wyjście na pozycję, bo było podręcznikowe. Mbappé! Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Rice. Odegaard. Declan Rice. Neymar ma teraz obok siebie kolegów. Błąd. Tracą piłkę. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będzie rzut wolny. Dobrze przechwycił. Świetnie się teraz ustawił. Okazja, jak marzenie. Ależ wyciągnął się teraz Donnarumma. Daleka piłka z rogu. Piłka w siatce! Jaka radość! Wiedzą, że aby awansować, muszą w tym meczu zwyciężyć. Teraz, panowie, idźcie za ciosem. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Całkiem ciekawa próba strzału. Jeszcze lepsza interwencja. Widać było, że czyta grę i nie da sobie wrzucić piłki za kołnierz. Garnicza. Skutecznie teraz odbiera. Przejmują posiadanie piłki. Znowu są przy piłce. Wspaniały popis umiejętności. Ruszył De Bruyne. Ma do kogo zagrywać. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sancho. I koniec pierwszej połowy. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Piłkę ma Córdoba. I teraz Ronaldo. Garrincha. Niebezpiecznie było przez chwilę, ale wszystko już pod kontrolą. Uwaga! Poważny błąd bramkarza. I strzelają gola! To jest bramka, która winduje ich na pozycję do awansu. Ależ to ważne trafienie. Radość, wielka radość. Jeśli tak to się skończy, czeka ich zasłużony awans. Dobrze poradził sobie w polu karnym. Ależ technika teraz. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Miała być kontra, a tymczasem jest strata. Może teraz wyrównać. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Ginola przy piłce. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Przeciwnik mocno go teraz naciska. Dalej są przy piłce. Nie ma więc gwizdka. Korzyść. Piłka trafia do Cristiano Ronaldo. Bezpardonowo teraz przejmuje piłkę. W takim miejscu mogą zaatakować. Złamał w tej sytuacji przepisy. Nie ma co drążyć. I teraz zmiana posiadania. Ładne minięcie, może być groźnie. Diaby z piłką.
Ostatnie pół godziny gry przed nami. I oto z piłką Neymar. Dobre ustawienie, jakże potrzebna interwencja. Uwaga, w tym sektorze boiska Neymar z piłką potrafi być niezmiernie groźny. Gol! Neymar! Cudowna technika Brazylijczyka. Fantastyczne nożyce. Co to był za strzał? Ale sztuczka, piękny kanał. Teraz będzie niebezpiecznie. Piłka spokojnie dociera do bramkarza. Strata. Neymar może wybierać, jak to rozegrać. No i to mogła być kolejna bramka. Dobry strzał, ale trochę zabrakło. Nie powiększyli przewagi, ale są na dobrej drodze. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Bezpardonowy atak, po którym zdobywa piłkę. Dobre teraz zachowanie. Między słupkami. Teraz z rogu na 11 metr. Wspaniała interwencja. To powinna być bramka. Popisał się tu Dawid Ginola. Gol! Tak, tylko nie po tej stronie, co trzeba. Mamy bramkę samobójczą, proszę Państwa. Szalony remis. 4-4. Ależ poszedł na przebój. Mbappé! Znakomita blokada strzału. Park. Przechwyt. Dobre zachowanie. Z piłką Ginola. Thiago Alcantara znakomicie teraz podaje. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Rykoszet. Ta interwencja ratuje zespół przed stratą gola. Stara, dobra szkoła wślizgów ma się, jak widać, dobrze. Dośrodkowanie do Rashforda. Na razie mogą odetchnąć. Ginola. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Park. Powoli kończy się czas na strzelenie zwycięskiej bramki. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Gwizdek. Mamy rzut wolny. Mbappé teraz przy piłce. Kibice chcą strzału. Van Dijk. Dobrze, teraz mija rywala. Mbappé, będzie groźnie. Nic z tej akcji. Aut dla drużyny przeciwnej. Mbappé schodzi ze skrzydła. Piłka pod nogami Van Dijka. Ale jak Państwo widzicie, skończyło się blokiem. Ciekawe, jak wykorzystają rzut rożny. Mecz wyrównany, wciąż nie ma zwycięzcy. Stały fragment gry mógłby okazać się być decydujący. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Rashford prowadzi piłkę. Uwaga! Nie może tego zmarnować!
i strzelają gola! To jest bramka, która winduje ich na pozycję do awansu. Ależ to ważne trafienie. Radość, wielka radość. Jeśli tak to się skończy, czeka ich zasłużony awans. To była dość brutalna interwencja. Van Dijk ma teraz piłkę. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Dobre zagranie, ale jednak offside. A więc już wiadomo, jeszcze 2 minuty będziemy oglądać zmagania na boisku. Wymieniają się teraz niespiesznie podaniami. No ale takie ich prawo, prowadzą, nie mają... Teraz jest niepilnowany! No i jest gol! Widać, że zależało im, by postawić kropkę nad i. Nie pozostawia...